Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid, więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze serii Od Starości do Nowości. Witam was w tym trzecim odcinku. Jak widzicie, mamy maj. Tak, wiem, zapowiadałem, że już będą żniwa, ale niestety no nie uda się tych żniw jeszcze zrobić, także mówię, no odcinek potrzebuję, także sobie jakieś prace jeszcze tu wymyśliłem na już tak, no maksymalnie, jak się tylko dało, żeby jakieś tutaj prace coś ogarnąć. Jak widzicie, mamy naszego Ursusa 40, mamy przyczepkę pełną załadowanych kostek, zebrane całe kostki, tyle tutaj kostek z tego nam dało. Już odwiozłem sobie naszą pracę i wszystko, mamy, tak jak mówię, to jeszcze maj i wszystko. Także tak, dzisiejszy odcinek taki luźny, bo z prac no to naprawdę dużo nie jedzie, bo będziemy sobie tylko ewentualnie gnojowice rozlewać, ale również będziemy sobie jeszcze tutaj kostki wrzucać, będziemy sobie jeszcze sałatę wywozić, zobaczymy jak to z ceną i ze wszystkim, także bez zbędnego gadania ja zasiadam do ciągnika, a was zapraszam do oglądania i do zostawienia łapeczki w górę oraz subika na kanale. Ogólnie mam problem, nie wiem czy my stąd w ogóle ruszymy, bo tu jest naprawdę ciężko, dawaj już 40 idziesz. Jest naprawdę ciężko, 68 tych, no ciężko ma 40, ale powoli, na szczęście daleko nie mamy, także powoli sobie tu pojedziemy. Niestety no nie udało się tych żniw zrobić na następny odcinek, to już będą na pewno żniwa, ale mówię, ten to muszę tutaj po prostu zrobić jeszcze w ten oto tutaj sposób. Czekajcie, tu sobie dwójkę włączę, żebym jakoś oj. Ło, to ciężko jest ruszyć nawet. No ważą te kostki, a niestety 40 to jakiś nie jest demon mocy, ale tu już jak jest prosta, to już jakoś sobie daje radę. I tak, ciśniemy sobie, nie wiem czy wszystkie kostki uda mi się tam w ogóle czy jakoś ułożyć czy coś, na pewno sobie większość na pewno, albo jak nie większość, to wszystkie sobie po prostu powrzucamy teraz, tak, bo ja nie wiedziałem czy ja się tutaj po prostu zmieszczę, bo musimy wrzucić sobie to na oborę tutaj wszystko, także ja sobie tutaj powolutku podjadę i ogólnie musimy podjechać pod te drugie wrota. Tu oby mi tego tylko tu nie zabrało nic. Dobra, cyk, o, sobie tak ładnie tutaj zajedziemy. Dobra, cyk, jeszcze trochę. O, dobra, cyk. Myślę, że sobie zgasimy 40 i idziemy sobie zobaczyć jak to w ogóle tutaj, tak, trzeba to sobie otworzyć. Sorki, że to tak się zepsuje, to się czasem lubi bugować. O, pięknie se wchodzimy, w ogóle jak sobie tu światło zapalimy, to na górze też się coś tam świeciło, nie wiem, zobaczymy. O, coś się tu świeci, także tak, otwieramy sobie tutaj wrota, pięknie, ładnie, dobra, to możemy sobie tutaj zejść już, no i chwileczkę na pewno nam zajmie to zładowywanie tych kostek, musimy na pewno sobie tutaj odbezpieczyć z tej przyczepy, wyładuj belę, czekajcie, a, trzeba odpalić najpierw, żeby je wyładować. Oho, wyładuj belę tutaj, o, pięknie, cyk, no i teraz możemy zgasić, no głupie to jest, no ale niestety głupie, a prawdziwe, także cyk, cyk, se wchodzimy tu, no i bierzemy sobie nasze kosteczki i sobie je tam, aha, to już widzę, że na pewno chcę to włączyć, żeby móc sobie je, o, tam dalej po prostu podawać, no, na pewno jakoś tu prosto nie będę. O, tak. Na razie sobie je tylko wrzucimy. Nie wiem, czy będę je układał, czy nie. Na pewno w późniejszym czasie będę musiał je wszystkie sobie tam poukładać. Na razie, tak jak mówię, będą wrzucane. Jeszcze tu później będzie słoma dorzucona i wszystko, także trzeba to jakoś jak ten porządek tam mieć. Z tej strony nie chcę wrzucać, bo mówię, jakaś kostka mi będzie spadała, czy coś. I jeszcze będzie mi to wszystko wlatywało do naszych tutaj krówek. Przez to właśnie sobie postanowiłem, że o, w ten sposób i tam mówię coraz dalej trzeba to też rzucać, żeby tu sobie od razu, o, pod tym nie zastawić, to jak od razu sobie, o, tam za blisko tutaj powrzucamy, to potem nie będzie możliwości więcej wrzucenia, będziemy musieli najpierw sobie tam wejść i to wszystko przerzucić dalej, czy tam popchnąć, czy coś w tym stylu.
No nie mam nikogo do pomocy, żadnych tutaj sąsiadów, mówię, nie będę prosił, mówię, co za kostki, kurna. Ogólnie zbieranie to tam po prostu jakąś po prostu, no jeden sąsiad tam, ten co od niego pracę brałem, to on akurat mówię, ty akurat trochę starszy jesteś, to wsiadłeś do ciągnika i sobie powoli jeździł, no ja musiałem zasuwać, wrzucać. Także jak trochę wrzuciłem, to potem trzeba było podejść sobie, trzeba było sobie podejść i to poukładać, no. Trochę roboty z tym było, aż normalnie czas z kwietnia minut do maja, tyle żeśmy to zbierali. No ale takie już życie, bo mówię, no nie, do trzeciego odcinka robił na kwietniu, chociaż zrobimy to na maju, bo maj to ogólnie jest miesiąc, który jest chyba najbardziej z nas chyba omijany, tak samo jak luty, tam coś, bo co robi w maju jakiś odcinek? No, nawet nie wiem, co się w maju konkretnie robi. No już my na przykład zrobimy w kwietniu, zasiejemy wszystko, zrobimy nawozy. No i cyk, już falafon, czerwiec, już kosimy i już lecimy ze wszystkim dalej. Także nie wiem, jak to inni robią. Ja ogólnie maj bardzo rzadko. Praktycznie nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem coś z maja. Może coś robiłem, jak tam czasu właśnie, tak jak teraz tu nie było. A tak, no to mi się wydaje, że nic poza tym nie robiłem. Też nie wiem, ile minut z tego odcinka będzie, mam tylko parę rzeczy zaplanowanych, także jak będzie brakowało jakiegoś tam czasu czy coś, to pójdziemy i te kostki tam wyrzucamy. No 70 prawie kostek, 68, także jest tych kosteczek troszeczkę. Nie za dużo, nie za mało, no ale troszeczkę ich tutaj jest. Dobra, cyk. Ja tutaj widzę, że ja sobie ogólnie te kosteczki, oj spadłem szczepy, se tą kosteczkę tu se położę. Teraz będziemy sobie brać stąd i ja sobie będę, o, tu sobie na tym, żebym był nadal tak wysoko jak jestem. Dobra, pięknie sobie to rzucamy, bo jak ja byłem na dole, to ten, przyczepkę pożyczyłem ze względu na to, że po prostu no, na nią się fajnie to załadowało, naszą tak ładnie się nie chciało załadować, więc przez to mówię, no wiadomo, na autolad nie będę was tutaj oszukiwał i na pewno sobie kupimy tą przyczepkę za jakiś czas, jak właśnie kupię prasę, żebym mógł sobie z tym wysięgnikiem fajnie to robić i tyle. Dobra, tu jeszcze troszeczkę mamy ich po boku i zaraz będziemy je wrzucone, ale ogólnie szybko, no 10 minutek jakoś i jeszcze z przyjazdem tu i ze wszystkim i mamy to wrzucone. Plan był, że tam wrzucać, ale teraz właśnie jak jechałem, to sobie przemyślałem, mówię, a co jeżeli właśnie będzie, że będą te krowy nam wszystko brały, to mówię, nie, a akurat my sobie tu na spokojnie wrócimy i już będzie git. Później sobie tam podejdziemy na górę zobaczyć, jak to tam w ogóle się powrzucało, bo to z dołu nie widać nigdy tak samo, jakby się tutaj wejdzie na górę i zobaczy. No i fajnie akurat ten, jeszcze nie wiem, czy będę wywoził, czy na przyczepę sobie jakoś załadujemy te, no trochę sił będzie trzeba użyć, bo nie mam nawet czym tego załadować. Od tura ani nic nie mamy, więc trochę no, tymi rynkami co to załadujemy, ogólnie może sobie załadujemy na tą, nie wiem jak to nawet nazwać, krypkę, któreśmy przywieźli sobie po prostu nawozy, to sobie może na to zarzucimy i jakoś to się tam wrzuci. Dobra, ostatnia kosteczka i mamy ogarnięte, fajnie. Przyczepki na razie nie będę odwoził, zostawię ją sobie odwiozę poza odcinkiem, no. Także tak wyglądają te kosteczki, no na razie tu nic z nimi zbytnio nie dorobił, tylko sobie zamknę te tutaj wrota i żeby po prostu one mi tutaj nigdzie nie wyleciały. Także ja sobie tutaj i te wrota zamkniemy. Oj, tutaj będę przeszkadzały, dobra, pięknie. I te również sobie tu przymkniemy i sobie schodzimy. Światło trzeba wyłączyć, bo to grunt to nie za darmo. Ogólnie, jeżeli chodzi o nasze krówki, no to tak to wygląda. Słomy trochę brakuje, ale to już na ten miesiąc wytrzymają do czerwca. Także nie ma co. Ogólnie tak. Musimy z tą przyczepką sobie gdzieś tu odjechać. Przydałoby się teraz te burty zamknąć. Czekajcie, dlaczego burt nie mogę zamknąć? O! Burty przymknięte i można leć. Szczególnie fajna ta przyczepka, bo ona może też służyć jako do zboża, więc może sobie coś w przyszłości właśnie takiego ogarniemy. Tak, zostawimy sobie przyczepkę. Nie wiem, gdzie ją by tutaj. A dobra, tu postawimy. I sobie wsiadamy, bierzemy naszą beczuszkę i lecimy sobie troszeczkę gnojowicy porozlewać. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie szło. Tu, nie tak jak na sąsiadach, zapomniałem testować na sąsiadach i beczkę i no i wyszła jakaś tam sytuacja. Oczywiście tutaj już przetestowałem i wszystko działało.
Tam sprawdzałem tylko na początku serii, no i rozlewałem, a potem nie. Tu ogólnie jest chyba nawet ta sama beczka, tylko że chyba w innej konfiguracji, tylko może też te konfiguracje miały tam znaczenie. Nie wiem. Kurna, nie wyrobim. Powoli. O. Ajajaj, te kurna cegiełki postawiłem. A, dobra. Weszło? Weszło, dobra. I teraz tak, gnojówkę, to jak dobrze pamiętam, to ją się gdzieś tutaj brało, gdzieś tutaj był. Czekajcie, gdzie była ta gnojówka? Czekaj, ta. Bo ja tutaj już skupiał, gdzie była gnojówka. Tu jej nie było, tu też nie. Tu nie ma nigdzie tego kranika od gnojówki. To czekaj, ta. Żeby to się dowiedzieć, to musimy sobie włączyć te. Tu nie, tu nie. Tu chyba mleko bierze, a nie gnojówkę. Kajta. Tu jest do obornika. A gdzie będzie do naszej gnojóweczki? Tu nic nie ma. W środku to jest tylko do jedzenia. Kajta. I nie gadajcie, że tu trzeba jeszcze coś do gnojówki pod, do tego. No nie wiem, podjadę sobie do każdego triggeru i zobaczymy. Bo tak jak mówię, no nie mam pojęcia, gdzie się dawało, gdzie się bierze tą gnojówkę z tej obory. Wiem, że działa, ale gdzie się ją bierze? Oj kurde, bo te deski tu. Kajta. Kiedyś się teraz zmartwiłem, bo myślałem, że będzie bez żadnego cięcia, nic, a tu co? Kajta. No to tu nie. Tu nie. Tam też nigdzie przy tym oborniku pewnie nie będzie. Gdzie nam tu nie wyskakuje nic. Wygląda jakby to tu miał. Też nie. A, czekaj, ta ludzie. Nie wiem, to nie było gdzieś tu. Tylko teraz może to pryzma tu. Ja to gdzieś świeci z tej strony. Ktoś. Jedynie. O! Tu, nie, tu jest żarcie i to. Gdzie im jedzenie daje? A tu może jest gnojówka? Oli pawie. Nie wiem, cofniemy tu i jeszcze tu zobaczymy. Jak nie, no to... To kurna, no nie wiem. Czekaj to widzowie. Wjedziemy tu. Ja pitole, no. Wiedziałem, że bo ja muszę się tu idealnie tak złamać, bo tu jest mało miejsca. Tą beczką. A, czekaj. Dobra, tu nie wywinę. No i zaczyna mnie to denerwować. Jeju. I nakręcimy sobie tu i tak to normalnie pojedziemy, widzę, bo to jednak nie zadziała tam tak, jakbym chciał. Dobra, cyk. Czemu to się tak... widzicie, zawsze musi coś kurde być. Zawsze muszę się powkurzać. Tu by się tankowało? No nie no. Kurwa. O! Tu jest na pełni, dobra. Uff, całe szczęście, dobra. To tu się będziemy napełniać naszą gnojówkę. Och, na styk. Pędzimy naszą łąkę, dobra. Wszystko działa pięknie. Pięknie jest sala pump i la pom. Można se cisnąć piątkę, zarzućmy i lecimy sobie na naszą tutaj łąkę sobie porozlewać. Fajnie, bo już się wystraszyłem naprawdę, że to nie będzie działało, bo myślałem, że tam jest trigger od słomy, a nie od właśnie ten. Jeżeli będę chciał jakoś coś, że nie będę pamiętał, to sobie to zmienię gdzieś na zewnątrz, bo w środku niby spoko, ale no jakby tam była jakaś rura czy coś, tam chyba nic nie było, także no jest to trochę tak tak dziwnie. Dobra, włączmy sobie tą jedynkę gdzieś i sobie możemy to rozlewać. A dwójką to ile będziemy miał? 9. Dobra, to jedźmy tą dwójeczką. Jedźmy sobie dwójeczką i lecimy z tym tutaj rozlewaniem. Tu jak widzicie wskaźnik jest, jeszcze pół beczki nam nie zeszło, także można sobie cisnąć. Ale ogólnie szeroko daje nam ta beczuszka, także nie ma lipy, jazda z tym, lecimy. Tak to ładnie leci. No i zobaczymy, ile uda nam się tego tutaj wywieźć. Tej gnojowicy. Mówię, sobie powywozimy trochę tej gnojowicy, bo
i tak nie ma innych prac, i tak, a gnojówkę wiadomo, można sobie zrobić jakiś tam już nawóz na tej naszej łące tutaj. Będziemy mieli dany, także sobie elegancko tutaj nakręcamy, o, w ten sposób pięknie, i lecimy sobie z powrotem. Te 9 na godzinę myślę spoko prędkość, no. Dwie strony niestety nie objadę, no ale no cóż, takie już życie tutaj małych beczuszek i wszystkiego, na szczęście nie mamy jakoś daleko, także pójdzie to fajnie. Wodę sobie tu przyniosłem, także łyczek już sobie wezmę. O, pięknie. I odcineczek można sobie cisnąć dalej. No, zobaczymy też, ile w ogóle kombajnista. Mam nadzieję, że kombajnista za dużo pieniędzy nie będzie chciał. Mówię, tu na pewno trochę mniej na początku serii będziemy brać, żeby tu jako tako po prostu się móc troszeczkę rozwinąć. A widzę, jedną i w drugą stronę idealnie, żeśmy tu prawie przejechali, także akurat fajnie. Teraz w drugą, jak pojedziemy, to sobie jakieś kółko może zrobimy, czy coś, że sobie te poprzeczniaki tutaj objechać. Dobra, skręcamy i ciśniemy. Tu nasza piękne owsy sobie rosną. Chyba to są owsy. Tam niestety te pszenice jęczmienie sobie są zarośnięte bardzo, no ale trudno. Tak to już tam wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o koszenie, najprawdopodobniej następny odcinek wtedy, jakbyśmy były już z koszenia, bo musi być, to byłby po prostu na lipcu, ze względu na to, że i byśmy skosili i pszenicę, i jęczmień, bo tak to mam jedną pszenicę, jeden tylko jęczmień, więc to bez sensu, żeby on tu przyjrzał na jedno pole, także jęczmień troszeczkę dłużej se poczeka i będzie dobrze. Dobra, tutaj co trzeba tam, o, tak idealnie praktycznie, dobra, sygnalane. W ogóle wyjedziemy sobie, ja sobie zobaczę, czy tam jest w ogóle jakiś rurociąg, coś położone, czy jak to tam wygląda sytuacja. Dobra, cyk. Jak to tu wygląda? A, bo to stąd! Dobra, o to tu chodzi. Dobra, to już wszystko działa. Wszystko tak jak tutaj powinno być. Dobra, cyk. I lecimy sobie dalej. Ogień. Ogień nas tym naszym sterowcy, trzeba się rozwijać do tej nowości. No trochę na pewno to zajmie, zanim tutaj się rozwiniemy, ale fajnie, w końcu ten nowy sezon i trochę mi się to lepiej podoba, bo jak ja sobie przypomnę, jak wyglądały pierwsze odcinki, to naprawdę, wiadomo, to było coś nowego wtedy też dla mnie, bo pierwszy raz takie coś miałem, 22 i ogólnie w farmingu jakimś, ale wiecie, bez modów, bez niczego, też to było chyba na szybko wtedy tak zrobione, więc naprawdę, a teraz no, troszeczkę już to lepiej wygląda. Dobra, cyk, dwójeczka i lecimy dalej z tym rozlewaniem. Sobie rozlejemy teraz kółko i dopiero wtedy będziemy sobie latać dalej te przejazdy. Też zobaczymy, jak to z minutami wyjdzie, bo mówię, dzisiaj nie dorobię jakiegoś drugiego odcinka, bo nie chcę was przeciągać, będę przeciągał jakieś prace czy coś, po prostu mówię, ten odcinek był tylko tak tutaj zrobiony, że coś po prostu się pojawiło na kanale, żeby nie było, że tu taka pustka, a mówię, nie będę żadnego let's playa nagrywał ani nic, bo to sensu nie. O, tu widzę, o, kostę zapomniałem jednej, to by ją tu lekko przesuniemy. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się objechać kółko, czy też raczej nie, ale beczka to wiecie, jedna z nowszych rzeczy, które mamy tu w naszym gospodarstwie. No na pewno będzie trzeba coś tu rozrzutnik, będziemy pewnie też pożyczyć na początku, bo no nie kupię, nie mam jak, dopiero na zimę będą pierwsze pieniądze, więc przez to właśnie tutaj tego rozrzutnika w żaden sposób nie kupię, nie ogarnę ani nic, a tak to po prostu będzie dobrze. Zobaczymy też, bo dzisiaj odcinek w ogóle, ten odcinek jest zaplanowany, że ma się pojawić dla was w poniedziałek. Czy on się pojawi w poniedziałek, to nie wiem, być może będzie wtorek, bo dzisiaj ma się pojawić, jak ja to nagrywam w niedzielkę, ma się pojawić sąsiedzi. Sąsiedzi się dopiero wrzucają, zobaczymy, na którą się wrzucą i tak dalej. Bo tak jak mówię, wieśniacy w sobotę się wrzuciły bardzo późno niestety. Sąsiady. Było wszystko fajnie, do godzinki 18 miało się wrzucić, było 95%. No i niestety YouTube wyrzucił jakiś błąd, no i musiałem od nowa zacząć wrzucać. Próbuję wrzucić, piszę, że już tego filmu jakoś mi nie wrzucą w ogóle. No to musiałem wyrenderować jeszcze raz odcinek, czyli kolejne 40 minut poszło. Bo ten odcinek tam ma chyba 42 minuty, to około 400 minut renderowania było. Poszło i dopiero jakoś od pół godzinki się odcinek wrzuca, także no
no nie wiem jak to po prostu z tym tutaj będzie, na którą on się wrzuci i tak dalej, bo ogólnie w planach jest wrzucać odcinki, czekaj, to było teraz, teraz wjedziesz czy nie? Nie wjedzie jeszcze, kurwa. No czemu nie mogę wjechać, o co tam się blokuje? Nie gadaj, że te drzwi mają aż taką wielką kolizję. Tu gazu mu dom ma pełnej. O, pięknie. Dobra, cyk. Pięknie, dobra. Jest załadowany, jest załadowany. Wyjeżdżamy. Tu teraz zawsze trzeba na styk. Tu się zmieścim. Też przejdzie, dobra. To lecimy sobie kolejną beczuszkę. Właśnie, jeżeli chodzi, tak jak wspominałem, jak ja chcę z tymi odcinkami, no to po prostu na tygodniu chciałem co drugi dzień oraz żeby weekend były odcinki, czyli by tam wyszło w ciągu tygodnia 5 odcinków zamiast 7, jakby miało być codziennie. Dlatego właśnie mówię, no, by był odcinek wtedy poniedziałek, środa, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, no i znowu środa, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i tak w kółko. Czy mi się to uda, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Na razie powoli udaje się, ale z opóźnych godzinach, więc no nie wiem, jak to mam tutaj liczyć. Czekajcie, bo ja skończyłem tą gnojówkę tutaj gdzieś tam. To trzeba jechać na początku, jak już tak skończyłem do dupy w tym miejscu tu. To już trzeba od tej strony tutaj gdzieś, gdzieś zacząć. Dobra, tu się skończyło. Dobra, cyk. O, tu się gdzieś skończyło. Tu mamy, no i teraz dajemy sobie naszą dwójeczkę i odpalamy i lecimy. Także tak mam w planach. No i właśnie przez to mówię, muszę na szybko coś nagrać, żeby ten odcinek mieć, bo kolejny to już musimy gdzieś tam z Matem nagrać na tygodniu. Jak to wyjdzie, to nie wiem. Teraz może troszeczkę luzu będzie, chociaż może nie. Przez to, że te święta nadchodzą, to może nauczyciele też będą chcieli dopiąć jakiś ocen. I o to się tutaj troszeczkę boję. Chociaż ocen mamy już dużo, więc no nie wiem właśnie jak to z tym będzie tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o te oceny. Ale jeżeli będzie jakiś luz czy coś, no to jak najbardziej będzie można wtedy sobie ponagrywać te odcineczki bez problemu. Także to się już tutaj jakoś zobaczy. Dobra, mamy ile? 23 minut odcinka, także tą beczkę sobie rozlejemy, załadujemy sobie jeszcze tą sałatę i sobie sałatę wywieziemy na sprzedaż. Mówię, załadujemy na tą klutkę tamtą, w sensie na tą małą naszą na podnośniku, rozładujemy sobie te nawozy, ten kanistry, tam resztę, co to zostało i wtedy już sobie elegancko będziemy mogli tam pocisnąć za czym, ile też się uda załadować, ile nam pozwoli podnieść w ogóle nasza 40. Czy będzie tam, wiem, jakoś przeważało, czy coś w tym stylu, to się już najwyżej tam zobaczy. No ale tak to wszystko poza tym idzie wyśmienicie. O dobra, tu nam starczyło, dobra. Teraz tak, fajnie było tą drogą wrócić, ale my tu przez równiędę już przejeżdżu, przez pole też, nie? No nie da się, może tu mi się uda kiedyś jakiś tutaj wyjazd zrobić czy coś, to wtedy już będzie bezproblemowo. Dobra, ciśniemy gazu, czwóreczkę i lecimy sobie na gospodarstwo. No troszeczkę poszło, bo ja nie wiem, nawet zobaczmy, ile tej gnojóweczki naszej nam poszło, zostało nam 19 tysięcy litrów, także do tej łąki na pewno nam to starczy. No i na spokojnie, mamy obornika też tyle, także nie będziemy musieli tego nawozu aż tam tyle dawek i wszystkiego dać, bo na pewno będziemy stawiać ten obornik i tak dalej, i tak dalej. Dobra, cyk. Na pewno najgorsze to, że będzie trzeba wszystkie pola orać, a ta trójka nasza, no ale trudno, no, na początku to trzeba. Na początku to trzeba po prostu i te wapna i to wszystko, także tak. Na pewno sobie jeszcze zanim to, bo mnie to już denerwuje, wyłączmy te ikonki. I teraz tak, beczuszkę sobie zostawię to tutaj gdzie stała. Jak sobie tutaj grzecznie stała, to niech tutaj sobie stoi. O, pięknie. Dobra, odpinamy. Niech sobie, o, stopeczka. I teraz lecimy sobie podpiąć tą naszą jakby, jak to nazwać, nawet nie wiem jak, dobra.
Tu się też chyba nie wywinę tak na raz. Och, prawie się zakopaliśmy na tym naszym krawężniku. Dobra. Ale w ogóle jaki fajny dźwięk ma, jak to fajnie zrobione, że widzicie w pomieszczeniu, to inaczej całkiem brzmi ta 40. A na zewnątrz tak samo, też inaczej całkiem, dobra. Tyk. Dobra. Podpinamy. No i dobra. O Jezu! Dobra, podniosło. Weźmiemy sobie tak. Ja właśnie, jak nie chciałem tu, tylko chciałem podjechać do tamtej małej szopki i sobie móc wyładować to wszystko w tej małej szopce. Dobra, stykniemy sobie tak. Oj, lekko podeszło. Dobra, tu. O i tu chciałem sobie to po prostu wyładować. Dajmy sobie to na dół. Dobra. Teraz sobie to wyładujemy. A tu zapierdziel, tyle wszystkiego stoi. Dobra, weźmiemy sobie, o, pięknie. I sobie tu właśnie zostawimy i ten kanister, a jeden kanister to sobie w ogóle damy, o, tutaj i sobie wlejemy, ale to za chwileczkę. Sobie to ogarniemy, bo mówię, no tam też paliwka trochę brakuje, więc jak trochę brakuje, jeszcze muszę palety ogarnąć, bo to wiecie, tak na ziemi to niezbyt, żeby to tak leżało, więc czas palety ogarniemy. I już będzie wtedy picobello wszystko. Dobra, cyk. Pięknie. A w ogóle tu chyba nawet nie wiem, czy jedną tą załaduję. No, no trudno, ile się załaduje, tyle się załaduje. Teraz tak. Teraz gasi ciągnik. Zalejemy sobie. O. O, pali. Dobra. Cyk do góry. I sobie podjedziemy. Zobaczymy, jak to w ogóle tam się uda nam to zarzucić. Dobra, pik. Teraz tak, bo ogólnie naszej tej krypki chyba się nie da w żaden sposób otworzyć, więc będzie trzeba przez górę przerzucić. Okej, zobaczmy, jak to w ogóle, czy to by weszło. Może wejdzie, może nie. Damy sobie, o, takim kątem, że nam to się lepiej tutaj ładowało. O, dobra, cyk, udało się zejść jakoś z góry tutaj. No i teraz uda nam się tą jedną tutaj paletę, kurwa, ciężkie to. No jak ją tu zarzucić? Czekaj to. Tak se. Kurwa, czekaj. O, dobra. To zaraz narzućmy. O, pchaj, 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 pchaj. Oj, 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 bożeśmy, kurwa, 60 przepchnęli. O, o, dobra. Tyk, o, pięknie, kurna, idealnie, picobello. Dobra, załóżmy sobie ten pas. Jeden, drugi. I lecimy sobie tą jedną tą sprzedać. Dobra, cyk do góry. Łoch, jak ciężko ma. Dobra. Naładowane. I teraz tak, gdzie czekać, bo w ogóle są sałatą. Jedną sobie sprzedamy. Sałata. Za 3000 aż. Tysiące. Czyli transport. Gdzie to w ogóle jest? Gdzie to? Ja się tu jeszcze nie kojarzę z mapami, a nic tam w ogóle. No to jedziemy. Zjedziemy pozwiedzać, zobaczymy. Co tam w ogóle będzie. Teraz pierwszy raz chyba w taką jakąś dalszą traskę zaskoczymy. Tak, na początku trzeba drzwi sobie zamknąć, bo tu traskę jakąś idziemy, światełka włączmy, bo to nie wiadomo, czy to policja gdzieś tam stoi, czy nie. Jeszcze trzeba zamknąć sobie bramę. Bo to też nie wiadomo, psa nie mamy ani co se, chociaż bramę zamkniemy. I możemy już cisnąć. Dobra, tu jest wolne, wolne. No to sobie możemy już cisnąć, piątkę zarzucamy i lecimy sobie. Dobrze jadę w tą stronę? Tak, to na samej górze tam także pędzimy. No i tam sobie myślę, że sobie odcineczek zakończymy, także jeden tutaj piękny wywóz. Klotki nie mamy żadnej ani nic, także no nie ma przez to. Tu widzę jakiś stragan mają, ale to oni chyba tanią cenę mają, bo to przez to, że tu nam nie pokazała, tu sklep w ogóle jakiś przemysłowy czy coś tam. O, tam jakiś gospodarz, jeziorko. Też ja tu nie zwiedzałem tej mapki, to ani nic, także trzeba sobie tu popatrzeć. Fajne poletko, w ogóle tu jest fajne poletko. Takie inne, o, fajne, fajne poletko. Także trzeba coś tutaj zacząć się orientować, jeżeli chodzi, jak to będzie. No sorki ludzie, no muszę jechać, także was tutaj. Teraz jak chcesz, to tam wyprzedzaj. Wyprzedzaj tam, to możesz wyprzedzać. Ja tu muszę dalej się cisnąć. A tu pod górkę widzę, och, lekko ciężko ma nasza 40, ale idzie. Przyczepą to dopiero była makabra. Jak on zwolniał już na pusto z jakimś czymś tym.
Gdzie to tutaj jest? Czy my w ogóle to nam świeci? Na zielono świeci. Dobra. Osoby tutaj gdzieś to trzeba... Czekajcie, nie tu, tylko tu trzeba wjechać. Dobra. Tu sobie wbijamy kierunek. Dobra, pięknie. Kierunek w ogóle się bił? No nie bił się. Gdzie to? Tu po prostu podjeżdża? O! No ciekawe, szkoda, że tutaj nic innego nie ma, tylko, tylko się tak sprzedaje, no ale trudno. Ile uda nam się z tego zarobić? Well, 1500 aż, a to ładnie. No to my tu mamy jeszcze tam 3000 tamtym, to fajne pieniążki. Fajne pieniążki, także co widzowie. To by było na tyle w tym odcinku. Ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało, że łapeczkę zostawiliście. Zapraszam was już na kolejne odcinki z tej serii, jak i innych. I trzymajcie się, szczałeczkę i cześć!